zanim już doszło do ranka, to jeszcze była burzliwa noc. Noc po absolucji generalnej. Również i nocy nie przyszło nam spędzić w spokoju. Wieczorem jeszcze żeśmy wypuścili odezwę do społeczeństwa Katowic, wzywającą do poparcia naszych dążeń. I można powiedzieć, że to też w jakimś stopniu rankiem 16 grudnia zaowocowało, bo już od wczesnych godzin rannych, oprócz ruchów milicyjnych, zauważyliśmy z naszych punktów obserwacyjnych właśnie na punkcie załadunku czy na wieży szybowej, że z Katowic pieszo w naszym kierunku zmierzają liczne, nie powiem pielgrzymki, ale osoby, które przybywają pod kopalnię. Zresztą nie tylko rodziny strajkujących, mieszkańcy osiedla, ale właśnie i mieszkańcy Katowic gromadzili się wzdłuż ogrodzenia na ulicy przed kopalnią. A my, wczesnym ranem nocy spędzona też kilkakrotnie alarmami, bo te oddziały milicyjne notorycznie się z jakąś częstotliwością pojawiały. Syreny kilkakrotnie w nocy się odzywała, syrena wzywająca górników. Taki żeśmy mieli sygnał, że na syrenę zbieramy się na skarpie przed łaźnią łańcuszkową. To było nasze miejsce masówek w czasie strajku. No i wczesnym ranem zapowiedź, że przybędzie do nas przedstawiciel wojewody. I przybył pan pułkownik Gębka jako mediator, próbujący w jakiś sposób jeszcze przekonać strajkującą załogę do ustąpienia. Próby pana pułkownika były na tyle nieudolne, że źle zaczął. Znaczy się może inaczej. Dobrze zaczął, bo się przedstawił, powiedział, że jest synem górnika i to strajkujący przyjmowali pewnym, jak to powiedzieć, uznaniem. No ale kiedy stwierdził, że jesteśmy jedynym zakładem, który strajkuje, to w ten czas się zaczęła burza. Nie dość, że gwizdano, wyzywano w różny sposób. I żeby temu zapobiec, zaintonowałem hymn państwowy. I potem na zmianę z hymn państwowy, z Boże coś Polskę, także przybyły pułkownik musiał raczej stać na baczność niż mówić. Jego wystąpienie zostało przerwane. I kiedy żeśmy go już wyprowadzali z terenu kopalni, przekazaliśmy mu tylko tyle, że jeżeli wkroczy wojsko, nie stawiamy oporu. Jeżeli wkroczy milicja, spałować się nie damy. Do dnia dzisiejszego pan pułkownik twierdzi, że to nie zostało mu powiedziane. On nam za to zakomunikował, że jeżeli do godziny czasu nie ustąpimy, rozpocznie się akcja odblokowania kopalni. I to było wszystko. Rzeczywiście przed przystąpieniem do odblokowania, jak to się nazywa, kopalni, my to mówimy na to pacyfikacji kopalni, rozpędzono zgromadzoną ludność z ulicy przy użyciu armatek wodnych, gazów. Walki przeniosły się w głąb osiedla. Wszystko żeśmy widzieli, ten cały proces, który potem już z ulicy przeniósł się w głąb osiedla, bo doszło do, można powiedzieć, do wymiany razów. Leciały cegły, różne przedmioty w kierunku milicjantów. To wszystko przecież się działo na naszych oczach. Od kopalni, od ulicy nie odgradzał wysoki mur, tylko ogrodzenie z siatki, przez którą było wszystko widać.
No i po usunięciu, udrożnieniu ulicy, o można powiedzieć, udrożnieniu ulicy, bo tam jeszcze wypchnięty został barakowóz przez kobiety na ulicę, żeby te czołgi, armatki wodne nie mogły się swobodnie przemieszczać. W każdym razie po uprzątnięciu ulicy przystąpiono do wchodzenia na teren kopalni. Reakcja strajkujących była również skierowana przeciwko milicjantom, ale to tylko na zasadzie, jak to się mówi, wykrzyczanych epitetów gestapo, zbóje i tak dalej. To takie epitety leciały. Nikt z terenu kopalni nie opuszczał. Byli bardziej krewcy, którzy wychodzili na szczyt barykady i stamtąd wspomagali walczących na ulicy. Z naszej strony też w kierunku milicjantów leciały różne przedmioty. W takiej formie tylko żeśmy wspomagali rozpędzaną ludność na ulicy i tych walkom, które towarzyszyły na placu wchodzące w głąb osiedla. W czasie pacyfikacji można powiedzieć, że każdy z członków tego komitetu strajkowego miał przypisany pewien rejon. W momencie ataku oddziałów milicyjnych ja byłem, jakby to powiedzieć, w tym centrum wydarzeń, czyli tutaj na głównej barykadzie, na bramie wjazdowej. I kiedy dotarła do nas informacja z punktu obserwacyjnego, że wchodzą na teren kopalni w okolicach stolarni wraz z nieżyjącym już Kazikiem Rembilasem, udaliśmy się tam pod stolarnię poprzez bramę, bo tam była brama taka wjazdowa, przez taka, można mówić, przestrzenna, przez którą można było obserwować. Widzieliśmy moment, kiedy czołg wjeżdża poprzez barak, wjeżdża na teren kopalni i w ten czas zaczęliśmy się wycofywać przed tym oddziałem, który szedł, jakby mówiąc, za nami. Na wysokości narożnika kotłowni i magazynu głównego mieliśmy taką lekką barykadę zrobioną, złożoną z małych wózków i rur lutnociągów metalowych. To było nasze zabezpieczenie w przypadku, kiedy z ulicy polewano nas z armatek wodnych. Chowaliśmy się za tymi rurami, trzeba było je trzymać, bo strumień wody był silny. A z kolei stanowiło to nasze zabezpieczenie od pleców, kiedy znajdowaliśmy się na placu przed kotłownią. W tym momencie była odcięta, zabarykadowana droga, ta wewnętrzna, zakładowa, biegnąca wzdłuż magazynu głównego. No i oddziały doszły na plac. Bardzo szybko została ta lekka barykada sforsowana. Czołg i wóz bojowy piechoty wjechał na teren, na plac przed kotłownią. I na zmianę próbowali sforsować strajkujących na placu przed kotłownią. Atak na teren kopalni rozpoczął się jednocześnie z dwóch kierunków. Kierunku wschodniego, czyli tutaj przez magazyn oddziału budowlanego przy stolarni, i równocześnie z drugiej strony kopalni, w tak zwanym kierunku zachodnim, od bramy kolejowej. To się działo równocześnie. Następnie, kiedy już oddziały się znalazły na placu, w pewnym momencie zrobiono szeroki wyłom w bramie, w naszej głównej barykadzie, w bramie wjazdowej. I taki mniejszy wyłom, znaczy się to przewrócone, były chyba dwa przęsła ogrodzenia z siatki za magazynem wydawki odzieży, czy budynkiem wagi drobnicowej. To było takie zabezpieczenie. Teraz
teraz wiemy, dlaczego ten wyłom był taki szeroki. W ten czas żeśmy tego zbytnio nie umieli powiedzieć. Tak długo boksowali ten mur i bramę, że zwalony został kasztan, który był rósł za ogrodzeniem. A był to kawałek ogrodzenia między dwoma bramami. Brama wjazdowa na teren kopalni i brama, która była, służyła do wyjazdu kolejki wąskotorowej, która wywoziła żużel z kotłowni na wysypisko. Czyli taki odcinek około 12 metrów chyba między tymi, 12 może mniej, nawet 9 metrów między tymi bramami się znajdował muru, który również został przybrany i przewrócony. Ciężki czołg wjechał, to nie był już ten lekki, tylko ciężki czołg wjechał, rozwalił to i potem następnie się wycofał. W międzyczasie były kilkakrotne próby przez oddziały ZOMO sforsowania strajkujących. Mówię, że nigdy nie zdążyli przekroczyć linii wyznaczonej przez, naturalnej linii wyznaczonej przez dwa budynki. Narożnik budynku wagi drobnicowej i drugi narożnik kotłowni. Bo tam już była żywa barykada i nawet kiedy czołg czy BWP wjechał wśród strajkujących, bo został wpuszczony, to momentalnie między koła wkładaliśmy drągi. W ten czas żołnierze prosili, żeby ich uwolnić, że oni się wycofują i to uczynili. Po wyciągnięciu drągów ten BWP czy czołg się wycofywał i pozostawali tylko na placu ZOMOWCY. No i w pewnym momencie, kiedy wydawało się, że wszystko już dochodzi do normy, podniosły się dymy ze stosowanych w dużych ilościach gazów chemicznych. Zauważyłem leżącego człowieka, a oddziały milicyjne w tym momencie zaczęły się jakby gremialnie uciekać z terenu kopalni. Teraz wiemy, dlaczego to było robione, ten manewr. Ponieważ nie wszystko wyszło im zgodnie z planem. Nie wyszedł plan okrążenia strajkujących i ten wyłom miał służyć do wypierania strajkujących na ulicę. Teraz wiemy dlaczego, bo mówię, że w tej chwili można powiedzieć śmiało, że to, czego żeśmy nie zakładali, było skrupulatnie zaplanowane przez przygotowujących operację na kopalni Wujek. Mówiłem o tym, że były kilkakrotne próby wyparcia strajkujących, czyli to było stosowanie oddziałów zwartych Milicji Obywatelskiej, czyli popularnie ZOMOWców wyposażonych w pałki, w tarcze, prowokowanie do walki. Myśmy, dochodziło do takich zwarć bezpośrednich. Oni pałki, my te przygotowane przez nas przyrządy dłuższe od milicyjnej pałki, ale głównie to polegało na walce na odległość. Oni obrzucali nas granatami, czyli tymi pojemnikami z gazami, a myśmy obrzucali im i te pojemniki z gazami i różnego rodzaju przedmioty, których bardzo dużo było zgromadzonych przed kotłownią, czy to były elementy rusztów ruchomych do kotłowni, czy takie żeliwne wkładki, czy cegły, czy śruby, no to wszystko fruwało w powietrzu. I na taką walkę, w większości to była walka na odległość. Do tych takich bezpośrednich starć dochodziło sporadycznie, ale mniej. Ranni padali, ja między innymi byłem świadkiem, jak dostał takim pociskiem tym gazowym kolega, którym pracowałem kiedyś na oddziale robót przygotowawczych i dostał w skroń. No to tylko pokazał numer butów, bo momentalnie go to siła wyrzutu z tego granatnika jeszcze bezpośrednio strzelana w tłum jest duża. Także tutaj i nawet z tego się osoby przewracały. No a potem ni stąd, ni zowąd zaczęto strzelać.
Można powiedzieć, że w pewnym momencie, kiedy te gazy podeszły do góry, zauważyłem leżącego, próbowałem do niego podbiec, żeby zobaczyć, co z nim jest. No i kiedy się nad nim nachyliłem, poczułem szarpnięcie w prawe ramię. Momentalnie odskoczyłem za narożnik kotłowni, w tym czasie koledzy mi powiedzieli, że leci mi krew. Rzeczywiście, kiedy zobaczyłem, zdjąłem rękawice, z rękawa wyciekała krew i w ten czas dotarło do mnie, że strzelają ostrą amunicją, że nie są to kule gumowe i to bezpośrednio przekazałem kolegom. Ale kiedy się okazało, kiedy koledzy mnie przyprowadzili na punkt sanitarny, okazało się, że nie jestem pierwszy. Z sąsiedniego pokoju docierały słowa lekarzy, którzy walczyli o życie jednego z wcześniej ciężko rannych. W ten czas zobaczyłem lekarza, który wyszedł z tego pokoju w zakrwawionym fartuchu, co mnie utwierdziło, że nie jestem jedyny. A po krótkim momencie wynoszono na noszach przykrytego prześcieradłem kolegę. Moment strzałów, no nie wiem, musiałaby być to naprawdę osoba biegła, która potrafiła wśród tego hałasu wyłowić strzały z ostrej amunicji. Jeżeli na to się nałożą strzały oddawane w kierunku strajkujących z granatników, gdzie mocą sprawczą wyrzutu tego granatu jest pocisk do kałasznikowa, czyli odgłos jest ten taki sam. Może rzeczywiście wprawne ucho potrafi wyłowić lot pocisku, ten świst, bo to ponad jest świst. No ja mimo, że dostałem, nie słyszałem. Poczułem tylko. Ja jestem jedną z nielicznych osób, które zeznały na procesie, że widziałem osobę ubranego troszeczkę inaczej niż członkowie ZOMO, czyli bez hełmu, bo według mnie on był w mundurze moro i w czapce bez hełmu, który szedł po torach kolejki wąskotorowej z boku tego oddziału z karabinem. Znaczy się w postaci takiej, że mi się wydawał, że to jest kałasznik. Z tym, że z tego rodzaju broni nie ma ani jednej osoby rannej. Także trudno mi jest powiedzieć. I jego widziałem, jak wchodził na schody, na rampę przy budynku magazynu głównego. Stąd mój wniosek, między innymi, że z tego miejsca strzelano, zresztą to znajduje potwierdzenie w lokalizacji znalezisk łusek ostrej amunicji. Tylko mówię, że akurat mogło się to zbiec z tym, że ten pistolet rak też jest z rozłożoną kolbą. Mogło się z daleka wydawać, że jest to długa broń. Jest ta pewna, w tej chwili dla mnie też nie do końca wyjaśniona sytuacja. Ja tylko mówię to, co zauważyłem z tej odległości, tych 50 metrów, nie jestem w tej chwili w stanie otworzyć, jaki był to rodzaj broni. Zresztą, prawdę mówiąc, nie widziałem wcześniej raka rozłożonego, z rozłożoną kolbą. Widziałem go tylko przy pasie w czasie służby wojskowej, bo to już w ten czas mieli i na wyposażeniu czołgiści. Jeżeli chodzi o, nie wiem teraz jak on się nazywał, Peter Franik. On w ten czas był kierownikiem ośrodka zdrowia, ale ja w tej chwili nie pamiętam już jego nazwiska, chociaż postura jest mi bardzo dobrze znana. Znałem go, można powiedzieć, bardzo dobrze, tylko mówię, że musiałbym sobie nazwisko przypomnieć.
Peter, Franik. On był chirurgiem, no. Co się dzieje na przyszłym punkcie? Tam jest zapatrywany? Znaczy się, jeżeli chodzi o sam punkt, przyszybowy punkt medyczny, no to w sumie tam było w ten czas dwa pomieszczenia. Pokój taki główny i pokój zabiegowy. Cała akcja rozgrywała się w pokoju zabiegowym. Szklane drzwi, za których było wszystko słychać. Jeżeli chodzi o ten pokój wejściowy, opatrunkowy, czyli gdzie były pielęgniarki głównie, no on był przepełniony oczekującymi na udzielanie pomocy, głównie na osoby, które doznały porażenia oczu przez stosowane gazy, czyli zakładane opatrunki na oczy. No i wśród tej grupy ściśniętej w tym pierwszym pomieszczeniu znajdowałem się również ja, gdzie mi tam zaaplikowano jakiś, założono opatrunek i zaaplikowano jakiś środek przeciwbólowy. No i oczekiwałem na zwolnienie miejsca u chirurgów. Właśnie przypomniało mi się nazwisko lekarza. To był doktor Jankowski, który w ten czas wyszedł z pokoju zabiegowego, taki charakterystyczny, bo on miał taki dość pokaźny brzuszek i ten cały fartuch z przodu splamiony krwią. No i słyszałem wtedy te głosy, że brakuje krwi, że są ranni i ta krew jest bardzo potrzebna. No i potem są momenty, kiedy nie pamiętam nic, bo podejrzewam, że nie wiem, czy spałem, czy traciłem świadomość. W każdym razie po tych nieprzespanych nocach też sen mnie morzył, czego następstwem było również potem kilka dni odsypiania tych zaległości. Są momenty, których no, nie wiem, czy przysnąłem, czy straciłem przytomność. No, w każdym razie byłem w jednej pozycji, siedząco na ziemi, pod ścianą, oparty o ścianę. W ten czas tylko dochodziły jeszcze do mnie głosy z zewnątrz, czyli kanonada, według mnie, wystrzałów z dział czołgowych, bo to były silne detonacje. No i potem cisza. I przyszedł moment, kiedy zaczęto rannych wytransportowywać z pomieszczeń przyszybowego punktu medycznego. W tej grupie znalazłem się również ja. Byłem przez kolegów wyprowadzany. I w momencie, kiedy przechodziliśmy przez bramę w pomieszczeniach Straży Przemysłowej, w ten czas znajdowali się koledzy z Komitetu Strajkowego. I tam przetrzymywali i byli doprowadzeni funkcjonariusze, zatrzymani funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej, chorąży, Kryska, z tego co pamiętam. I dobijający się do drzwi tych pomieszczeń strajkujący, którzy chcieli wymierzyć sprawiedliwość zatrzymanym milicjantom. W ten czas zwracałem się do kolegów, żeby przed wyprowadzeniem do sanitarki, żeby za wszelką cenę nie dopuścić do samosądu, bo uważałem, że to nie tędy droga. W ten czas wiedziałem, że są już osoby nieżywe, tylko nie wiedziałem ile, bo widziałem, jak wynoszą przykrytego prześcieradłem z pokoju zabiegowego, wynosili go na zewnątrz, czyli raczej nie wskazywało to na to, że jest to osoba żywa, bo by nie był przykryty całkowicie. A w ten czas jeszcze sanitarek na teren kopalni nie wpuszczano. Ranni byli wynoszeni przez teren kopalni na zewnątrz, przez bramę, przed budynek dyrekcji.
tam pod budynkiem dyrekcji był załadunek do sanitarek. Tą samą zresztą drogą i ja przybyłem, tylko że przybyłem ją pieszo, na własnych nogach. Włożono nas we dwóch do sanitarki. Oprócz mnie w sanitarce jechał Zbyszek Wilk. Dobrze, nie, Wójcik. Nie, Wójcik. No i zajechaliśmy do przejazdu kolejowego. Tam sanitarka została zatrzymana. Milicjant, który otworzył drzwi do sanitarki, bo Zbyszek leżał na noszach, ja siedziałem na bocznym siedzeniu, zażądał dowodu osobistego. Ja mu podałem markę, czyli ten metalową blaszkę z wybitym numerem, a on miał w ręce listę. Zauważyłem tylko, że na pierwszym miejscu na tej liście znajduje się moje nazwisko. I kiedy powiedziałem mu swoje nazwisko, to on tylko zawołał, że mamy Płatka. Zabrał mnie na tory kolejowe. Zostałem postawiony przed wysokim funkcjonariuszem, starszym panem. Wydawał mi się bardzo wysoki. Wyciągnął za pasa zwiniętą tak pałkę. Tą pałką zrzucił mi z ramienia moją panterkę, bo miałem taką starą panterkę wojskową na sobie. I zadrwił, że co, zadrapałeś się przy goleniu? No i wtedy się zamierzył do uderzenia. No i nie wiem skąd, między mną a nim pojawił się wojskowy w zielonym mundurze, w stopniu podporucznika i zasłonił mnie swoim ciałem. Okazało się, że jest to lekarz. Ten czas powiedział, że jestem ranny i podlegam jego, jak to, gestii. Zabrał mnie do sanitarki wojskowej. Tam obejrzano ranę. Dał mi jakiś środek przeciwkobólowy i wydał polecenie, żeby mnie zawieźć do kliniki na Ligotę. Sanitarka nie zdążyła ruszyć, kiedy przyszła decyzja, żeby mnie przetransportować do innego pojazdu, który na co dzień miał być sanitarką. W ten czas był to skład materiałów opatrunkowych, lekarstw, bo na nosze były zajęte właśnie tymi wszystkimi środkami. I w towarzystwie dwóch funkcjonariuszy zostałem przewieziony do szpitala MSW, czyli do Polikliniki przy ulicy Głowackiego. Ci panowie z sanitarki weszli za mną na salę zabiegową, potem na salę operacyjną. W klinice MSW miałem zabieg usunięcia pocisku, który utkwił w prawym ramieniu. No i potem tylko tyle pamiętam, że budziłem się w czasie wnoszenia do szpitala więziennego po schodach w Bytomiu i że sanitariusze tej sanitarki, której mnie przywieźli, i pielęgniarka ze szpitala MSW targowali się o piżamę, w której się znajdowałem, że ta piżama musi wrócić z nimi z powrotem do Katowic. No i tak to tyle pamiętam. W momencie wybudzenia po przywiezieniu mnie do szpitala więziennego, kiedy tam za mną zamykano drzwi troszeczkę inaczej brzmiące, bo to taki metaliczny odgłos zamykanej kraty i zamykanie drzwi na klucz, to była już ta świadomość, że jestem w więzieniu.
Ale tak rzeczywiście to nie wiem, jak długo spałem. W każdym razie następnego, nie wiem, czy wieczorem tego dnia, zresztą już było ciemno, jak mnie do szpitala przywieziono. Nie wiem, o której godzinie, czy to było już na drugi dzień. Na celę, w której się znajdowałem, przywieziono lekarza z Gliwic, doktora Choiny. I potem do mnie dołączali Krzysztof Bobula z kopalni Mysłowice, przewieziony z ośrodka dla internowanych, a w późniejszym okresie przewodniczący Huty Belną Zbigniew Malinowski.